Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Gramy dalej w Half-Life 2. I dla tych, którzy są tutaj tylko i wyłącznie dla krótkich wstępniaków, tak w skrócie. Moment. W poprzednim odcinku Gordon dostaje się do serca Nova Prospect, gdzie ponownie łączy swoje siły z Alex i wspólnie rozpoczynają poszukiwania Aliego, ojca Alex. Odnajdują uwięzionego Aliego, ale również dr Judith Mossman, która okazuje się być szpiegiem kombinatu. Postanawiają użyć urządzenia do teleportacji, żeby przetransportować siebie oraz Aliego do laboratorium doktora Kleinera. Plan wydaje się być bardzo dobry. Gdy w końcu docierają do teleportera, zostają zaatakowani przez zmasowane siły kombinatu. Powstaje niezła zawierucha, którą wykorzystuje dr Mossman i uprowadza Aliego do Cytadeli. Dwójka naszych bohaterów zostaje zmuszona teleportować się do laboratorium doktora Kleinera. Niestety teleporter ulega przegrzaniu i latuje w powietrze. Nasza dwójka dostaje się do celu, jednakże dopiero tydzień później. W międzyczasie dochodzi do powstania, City-17 zmienia się w pole bitwy. Na czele powstania staje oczywiście sam Gordon, który prowadzi buntowników na Cytadelę. A więc dziś zaczynamy etap Anti-Citizen 1. Dobra, to lecimy z Anti-Citizen 1. Cóż mogę powiedzieć? No, dawno mnie tutaj nie było... A, jest i Doc. Dawno mnie tutaj nie było, dlatego musiałem czytać z kartki. Sami rozumiecie. Od czasu ostatniego gameplaya z tej gry minęło już... O, idzie za nami. Minęło jakieś... No... 3 miesiące. Bo... Tutaj Doc załatwi sprawę. Bardzo ładnie zresztą. Wezmę sobie to. Wow. Będzie się działa jakaś akcja grubsza. Powinien rzucić w nich autem. Tak jest, dokładnie. Coś tam pamiętam. No, 3 miesiące minęły i dawno nie grałem i muszę sobie przypomnieć, no wiadomo, jak to pykać ponownie. Gdzie jest przeładowanie? Tutaj. Wypadłem z prawy. Dobra, dawaj piesku, otwieraj mi bramę i idziemy dalej. Muszę nadrobić w ogóle straty swoje, bo jeszcze ten. Energik mnie dogoni. Czym tu się te skakało tutaj? Widzicie, tak właśnie się dzieje, jak człowiek... Okej, tu jest duck, czyli kucanie. Jak człowiek długo nie gra. Oh, yeah. Aha, w tych skrzynkach nic nie ma, no tak, jasna rzecz. Tu jakiś telewizor i tak dalej, no dobra. Tutaj nie pójdę. Tutaj nie wejdę. A więc idę dalej i tutaj będzie pierwszy checkpoint. Jeżeli się nie mylę. Tak jest. Mamy zaliczony pierwszy checkpoint. Sukces. I poszli dalej. O. Tak, tutaj już jak widzicie, akcja jest bardzo dynamiczna. Atakują tutaj naszych tutaj, prawda, członków ruchu oporu. Oj, wlazłem w ognisko. Kombinat, zmasowany atak. No w sensie, wiadomo, powstanie to i zmasowany atak. Jasna rzecz. I teraz tak. Generalnie w tym etapie jest tak, że dołączają do nas członkowie ruchu oporu. Możemy nimi dowodzić. Ale mogę też przejść tą grę nie dowodząc nimi w ogóle. Tutaj będzie akcja, tak, zerwanie tego całego czegoś. Nie muszę nimi dowodzić, będą sobie radzić bardzo dobrze. Bez moich komend. No w końcu jestem tutaj, prawda, dowódcą tego. Właśnie, send your car squad to a location, czyli czarnym. Po prostu mogę im wyznaczać, gdzie mają się udać, gdzie mają atakować. I to cała filozofia, tak naprawdę. O ile pamiętam, teraz tutaj musi mi się otworzyć ta tutaj brama. Po prostu musi wyjść kombinat. A jak to działa? No tak. Działa to tak. Otwierajcie to. Okej. Jest. Są. Są i oni. Oj. Widać, że dawno nie grałem. Oczywiście.
Lecimy dalej. Pod górkę. No i mamy kolejny checkpoint. Bardzo dynamicznie, bym powiedział. Tak jest. I dalej. Tak jest. Mam uważać na hoppers. Hoppers to jest takie dziadostwo. Zaraz zobaczycie. Dokładnie to. I muszę to po prostu wywalić. Tak, tak, ja wiem wszystko. Nie musisz mi tutaj, prawda? Bo gdy wpadniemy na takiego hoppera, to po prostu wybucha. Chodź, jeszcze jeden. I tyle, nieważne. Przydałby się jeszcze jeden, być może, no zejdźcie mi z drogi. Co będą robić ci członkowie ruchu oporu teraz tutaj? No będą po prostu uprzykrzać nam życie. W taki oto bardzo, prawda, zresztą miły sposób. Nie wiem, czy tu ktoś będzie. O, jeszcze jeden. Dobra, wspomnienie. Skrzyneczki w skrzyneczkach nie za wiele. Lecę dalej. Zejdź mnie z drogi. Okej. Okay. Tak, i tutaj już stridery się pojawią. Takie oto dziadostwo. Generalnie dobrym pomysłem jest spieprzać przed nimi. Właśnie tak o. Widzicie, tutaj już się dzieje. Dzieje całkiem nieźle. No, dawaj to. Dawaj to. Do kogo strzelamy? Do nikogo. No to wypadł. I dalej. Generalnie posługiwanie się tymi hopperami jest uciążliwe, no ale trzeba to robić, jak na przykład tutaj. Tak, wiem. I można... Można nimi częstować właśnie... przeciwników naszych. Można, nie trzeba. Gdzieś tu będą następne, pewnie. Okay. No tak. Okej. Okay. Siadł mi tam. No, idziemy dalej. Zmiana tutaj tego wszystkiego jest dosyć ciekawa. O, jest i hopper. Jest i... ziomuś. No tak. Tam ktoś się ostrzeliwuje z tego. Muszę go dojść w ten sposób. Nie wiem, czy... Chyba udało się. Na... W piecu robi się to zdecydowanie wygodniej. Łatwiej. Dobra, jesteś mój. Tutaj kilka pocisków, hopperów nie potrzebuję i biegnę dalej. Czyli, że gdzieś tu. Teraz. I chyba będzie kolejny checkpoint. Długi korytarz, tak jest. No i dalej. Wyjście na ulicę. Wejście do góry. Zamknięte będzie siatką, chyba nie. Tyle, że muszę najpewniej iść chyba na ulicę. Chociaż może nie. Oh man. Dobra. Żegnam. Zarażeni. W sensie, no. Wiadomo.
Wiadomo, o czym mówię. O. A to było dobre. Ten to się pojawił. Widzicie, jak się zrespawnował. Widzieliście, jak się zrespawnował. Ziomuś. Tak jest. I tutaj przyszedłem całkiem po nic. I muszę stąd po prostu uciekać. A teraz. Prawda, mam tutaj swoich pomagierów, którzy pomagają mi raczej średnio. Ale dobra, lecę na dół. Muszę wyjść na ulicę. I tutaj chyba będzie teraz też jakaś akcyjka. Taka drobna. Dobra. Zapominam cały czas, że klawisz do biegania jest gdzie indziej. Chyba tutaj. Ojoj. Dotarłem do jakiegoś tutaj, jakiejś siedziby. No dobra. Powiem wam szczerze, że tego nie pamiętam absolutnie. Nie zdziwię się, jak stąd po prostu nie wyjdę nigdzie. Tak jest, tutaj nie ma przejścia. Nie ma przejścia, po prostu muszę stąd iść. Dobra, zejdźcie mi z drogi wszyscy. Oby wszyscy. Lecimy dalej. No niestety, dostajemy w ciry. Dostajemy w ciry, ale walka trwa. Prawda? Znowu hoperów nas rzucali. Dobra. Chodź tu do mnie. Nie jesteś mi do niczego potrzebny. Tędy chyba nie przejdę. Na pewno nie. Muszę iść z powrotem. Nieważne. Z drogi, łosie. Czyli dobre. Czyli tu. Czyli tu nie, na pewno nie. Nie zawadzajcie mi, tak jest, drogi. Szybki checkpoint, idę dalej. Tak w ogóle wam powiem, dzisiaj byłem u tego, u dentysty. Tak z innej beczki. I tak mnie kły bolą, że masakra. To tak z innej beczki, całkiem z innej. Trupy. Dobra, tam chyba sobie poradzą. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Chyba sobie poradzili. Bardzo uciążliwe jest to łażenie między nimi, jak widzicie. Do kogo? No zejdź mi z drogi, chcę to. No dobra. Jeju, z drogi. Tak w ogóle to chyba o. No chodź, no chodź, wyjdź. Dziękujemy. Dobra, działko zniszczone. Dobra, gościu leży. I mogę sobie energii użyć. Pięknie. Oj. Precz. Dobra, jest załatwiona. Do kogo? Ach, teraz jest ta tutaj misja taka. W której będę musiał się... Niechżeby cię szlak. Będę musiał się trochę oszczeliwać. I będę musiał gdzieś udać się. Tylko... Na pewno nie tu. I na pewno nie tu. Raczej tutaj. Nie ma sensu stanie i strzelanie do nich, bo po prostu oni będą się respawnować cały czas. Muszę iść tutaj. I to pamiętam. No halo. Dawaj hopera. Dawaj hopera. Masz. Masz i żryj. Idziemy dalej. Jak tylko pozwolą mi przejść. Racz i dalej.
Dobra, przeładujemy. I znowu. Dobra, kolejny checkpoint. Mogę się nachapać tutaj, prawda? O, otworzyłem sobie drzwi chyba. Chyba. A, druga strona barykady. Tak jest. Tak jest. I mogę teraz wejść tam na górę. Oni stamtąd sobie schodzili. Spadaj stamtąd. Ajajajaj, znowu pomyliłem klawisze. Dobra. Wyłącz to bieganie. Z drugi... Tu gdzieś chyba będzie... Coś? Tutaj będzie coś. Coś wyłączyłem. No i dobra, dalej biegniemy. Generalnie ten etap jest troszeczkę długi. I może go podzielę na... dwa, ale to się okaże. Dobra. Tu już nic nie będzie. Tu już nie będzie nic oprócz osłonki. Tak jest. Osłonki, w sensie energii zbroi. Osłonki, jak ja to nazywam? Dobra. Zejdź mi z drogi. Co za... A nie. Poszło won. Dobra. Tak, ale tu nie miałem wejść, oczywiście. Tak właśnie czułem. Czy spadnę? Nie, stoję mu na głowie przecież. Odejdź, gościu. Czy ja stąd nie przyszedłem właśnie przed chwilą? No ale dobra, mamy jakiś checkpoint. Jak na dół, to na dół. Mogę sobie uzupełnić energię mojej tutaj zbroi oczywiście, ale kilku moich pomagierów ubolewa strasznie, w sensie, że cierpi. No co mam zrobić? No co mam zrobić? Ja też cierpię. Dobra, leżeć. Chciałem zrobić akcję, oczywiście. Oczywiście, jak zawsze, nie wyszło. Wygląda, że... Ajajaj. No, chciałbym... Ktoś tu obrywa. No, baranki... sobie nie potrafią poradzić z prostym przeciwnikiem. To jest tak. Niby mają pomagać, nie? Ale widzicie, co się dzieje. Tak jak już mówiłem nie raz. Na tym polega ich pomaganie właśnie. Dobra. Proszę. Oj. Kiepski temat. No te moje... Te moje akcje wychodzą... całkiem średnio. Bym powiedział. Ale zawsze mogę zwalić winę na nieprecyzyjny kontroler. Na to, że ta gra skacze jak wściekła. I tego typu rzeczy. I znowu na dół. Pięknie. Krótki checkpointik. Trochę energii. Tam już stoi jakiś kolejny działek. A tu za rogiem będzie jeszcze jeden. Precz mi. Tam, wynoch. Tam na dole oczywiście będą już te zarażeni chyba headcrabami, z tego co kojarzę. Chyba. Może nawet shotguna sobie jakiegoś wezmę. Tak jest.
Cały jeden. Może być cały jeden. No i dobra. Wychodzimy gdzieś dalej. Kolejny checkpoint. No dobra. To idziemy na dwór. Na dwór. Ach, i tutaj się zacznie teraz akcyjka. Tak jest. Będę musiał sobie radzić teraz tak, z tym dziadostwem latającym. O ścianę. I sukcesywnie do przodu. Chyba. Lub pod drugą ścianę. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, tam sobie walczcie z nimi, prawda? Ja mam kilka rzeczy do załatwienia tutaj. Nie mam czasu na pierdoły. Dobra, chyba nie. Chyba nie. Gdzieś tu muszę iść, ale gdzie? Precz. Wszyscy precz. No gdzie jesteś? Chodź. Nie wiem, czy przypadkiem nie w drugą stronę. Oczywiście się zgubiłem. W drugą stronę nie mogę, bo muszę przejść do... Co ja miałem zrobić? Gdzie miałem iść? Nie mam zielonego pojęcia. Idę więc w tą stronę. Zgubiłem się, tak a propos. Żeby było śmiesznie. Gdzieś tutaj? Gdzieś do góry? Gdzieś tam nie? Tu nie? A może gdzieś tu? No tu nie, bo tu leży tir. No dobra. Tutaj. Tu. No dobra. Dobra, już wiem. Ja nic nie wiem, powiem szczerze. Ach tak, miałem... O, miałem to zrobić. Open the gate, no jasne. Dobra, już gate is open, idziemy dalej. Mały przestój. No, kolejne te i one przelatują przez... Przez też te, no, szyby. Szyby ich nie powstrzymują, ale ja ich powstrzymam za to. I co dalej? Dalej to już tylko drzwi. Poszło won. Chciałbym... Ach, pięknie. Coś tu było. Nie za wiele tego, ale jednak. Idę dalej. Jesteś trupem. Teraz ja będę musiał użyć działka, żeby się obronić tak długo, jak tutaj odblokują mi chyba przejście. Tak jest, właśnie. A więc lecę do działka. Jakby moi pomagierzy byli mądrzy, a nie są,
to by się dorwali do drugiego działka. Dobra, jest. No generalnie nie jest jakoś to skomplikowane. Poziom trudności nie jest skomplikowany. Wysoki. No dobra, no. No i co? Już? Chyba już. Tak jest. A więc uciekam stąd. Dobra, muszę poszukać drogi dookoła. Oczywiście, kto to musi zrobić, jak nie ja. Zostaję sam. Mój skład zostawił mnie na pastwę losu. A ja się zawiesiłem na jakimś kamieniu. Czy na czymś. No dobra, puść, puść już. Tu będą akcje... Ajajaj, ja wiem, co teraz tu będzie. Zrobiłem to fatalnie. Chodź tu. No mam się dostać tam, tylko muszę sobie coś przenieść, a... Dobra. Wiem, że robię to źle. Bo powinienem się poruszać po takich rozrzuconych... A ty... Chyba nie. Poukładanych na tym... na tym bagnie tutaj, na tym szlamie. Będą wybuchać. It's gonna blow! Udało się. Dobra. Muszę dostać się tam. Może tak. Może tu. No. Prawie. Może tu. Może tu. Shit. Może tu. Nie do końca tak. Ale... Przepraszam, co się stało? Miałem farta, że przeżyłem. Bo przecież no... Tak się bawić nie będziemy. Kucamy. Tak jest. No. Precz. No precz. No dobra. I powinien być po drugiej stronie teraz. Ale czy jestem, to się okaże. Okej, tu się udało mi przejść. Energia. Bardzo dobrze, dziękuję. O. A więc musiałem to zrobić tylko tak. No i idziemy dalej. No i do przodu. Został mi tylko aż jeden? Nie, mam trzech. Pięknie, mam ich trzech. Mam już czterech w sumie nawet. Tak, 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 tak. Chodź, chodź. Przepraszam, co się... Co się ma dziać? No, rzucili kraby tam. To się dzieje. Oczywiście dostałem tym, bo czemu by nie? Jest jakaś energia, dobra. Dobre i to. Dobra, dobra. To idę.
Skoro mnie wygania, to muszę iść, nie? Idziemy. Chyba nie. Krabolu. Dobra, jest. Dobra moja. Żegnam. Trochę im pomogę. Mojemu ruchowi oporu. Nieznacznie, dobra. I dalej. I znowu na zewnątrz. Tutaj to jest bardzo dynamiczna akcja. Musicie mi uważać na słowo, bo może tego nie widać. A nie, to mój. Shit. Czy coś tu będzie? Och, pięknie. Naboiki. Naboiki. Lecimy dalej. Czy jakaś coś tego jest? Nic. Dobra, jest. Tutaj może coś zbiorę. Aż nic. Tak, tutaj już pogrom się dzieje. No niektórzy się załamują. No cóż, jest pokaźna przeprawa, także nie ma się co dziwić. Kombajn, ale gdzie? Tam. No dobra, czy do tych drzwi mam iść? A więc tu. No co za... No chyba jesteś głupi, no. Masakra. Co to miało być? Z drogi. No nie chcę was naparzać łomem moim. Gamonie tempe. Z drogi. Dobra, jest. Ktoś następny? Chętny? Nie ma chętnych. Nie ma chętnych. To teraz... Dobra. Wygląda, jakby było spokojnie. Jebut! No chyba ci się nie udało. Mogę przejść. Pewnie, że pójdę. Kilka naboi. I dalej. Gdzieś tutaj takie dziwne, bardzo wąskie przesmyki. Tu znowu jakieś zrzucone te kraby. Yeah. O, ha. Co za dziady. Masakra. Jak ja nie lubię tych, kurwa. Tych zresztą też nie lubię. Ojoj. Tych to się realnie boję, dobra. No z drogi. Nie tu miałem iść w takim razie. Miałem spaść do dziury. Tak, tak. Dobra, sio. Chyba sobie shotguna wezmę. Ajajaj, wystraszyłem się. I wdepłem w ogień. Wlazłem, w sensie bezwstydnie, w ogień. Jaki komandos. Co za łoś. Dobra.
A, nie, tego nie potrzebuję. Czy tu coś będzie? Nie, tu jest tylko... O, wyjście. Dobra, jest. Pospieszyłem się. Drzwi nie otworzę? O. Dobra. Przeszedłem tędy. Okej. Hoppers i Combine. Może z tego cię poczęstuję? Bardzo ładnie. Dobra, jest. Truposz. Aj, tam mój chyba stał. Chyba, bo nie widziałem za dobrze. Co za pisow. Oż ty, gnoju. Dr. Freeman, I'm coming with you. No dobra, jak sobie chcesz. Nie wiem, czy wiesz, na co się piszesz, bo... Chłopie, tu wiesz. Jeszcze ktoś? Dobra. To było dobre. Znaczy, by było, gdybym zrobił to bardziej spektakularnie. Dobrze, gra jest tak hojna. Obdarza mnie taką ilością energii i wszystkiego. Precz. Dobra, jest. Udało się. Udało się zrobić bardzo kiepski atak. Co to było? O! Chyba... Ruposz. Ojej, dobra. Shotgun. Czy ja tu nie byłem? Przypadkiem? Pewnie, że byłem. Musiałbym się dostać teraz gdzieś. Tu byłem. Tu wlazłem na górę. Strzelam, że na dół nie. Tu nie. Tu. A ty. Precz. Precz. Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Okej. Tu wiadomo. Aha, to jest to. Tu nic nie ma, czyli chyba tu na dół. Tak jest, jestem po drugiej stronie tego muru, chyba. Dobra, teraz to coś. Tu się jakaś akcja dzieje poważna. Truposz. Widzę, że chłopaki tej mieli jakąś tą. Zadymę. To jakby nie mój problem, nie? Dobra, tutaj gdzieś... Tutaj gdzieś nie.
Na dół? Robię to po prostu idealnie. Tam chyba nie. Więc chyba tu. Tak jest. I mamy kolejny checkpoint. No i dalej, do przodu. No, halo, nie tak. Miał być łomik. O ja. Co tu się wyprawia, coś dziwnego. Jest, mogę sobie uzupełnić energię kombinezonu. 75, tu wiadomo, tu na 1. Tam nie ma o czym gadać. Jest i Alex. I've got Dr. Kleiner in a safe spot. Now we can join up with Barney. There's a command center downstairs. I'm hoping to find information about generator locations. Ready? Let's go. Idziemy. Najpierw się dozbroję. Sorry, Gordon. Chodźmy, prowadź. Tam były... Chyba nie. Dobra. Poradziła sobie z nimi wyśmienicie. O nie, lepiej niż ja. Po prostu jest lepiej wyszkolona niż ja. Checkpointik. Pięknie. Okay, this is it. You take that door, I'll take this one. Ready when you are. No to halo. No, aleś zrobiła akcję, Alex. Mieliśmy wytłuc wszystkich. Well, we're in luck. There's a generator in the square outside. We're trying to disable as many as we can to loosen the Combine's grip on this sector. It'll take me a few minutes to expose the core, then I'll need you to hit it with a burst from the gravity gun. In the meantime, watch my back. No dobra. You were amazing back there, Dr. Freeman, but I feel sorry for anyone who put down a security deposit. Let's go. No to lecimy. Nie w ta mańka. Excuse me, Gordon. W ta... No, Alex, proszę cię. Tutaj będzie jakaś akcja. To na pewno. Ale jaka akcja? Będę musiał się bronić. To na pewno. Przepraszam, a gdzie oni strzelają? Aha, okej. Dobra, to ona chyba robi swoje, a ja mam ją osłaniać. I teraz będzie zmasowany atak, oczywiście. No i dobra. Ktoś do mnie strzela. Zewsząd, a ja nie wiem kto. Standardowo. Będą nadchodzić z trzech stron chyba. Z tego co kojarzę. Coś ich nie za wiele tutaj przychodzi. Są.
Dobra. No nie jest taki aż zmasowany mocno atak. Powiedzmy sobie szczerze. Dobra, jeden truposz. Chodź. No chodź. Tak jest. Dobra. Ale kończy mi się amunicja. Dobra. Na szczęście dostałem od niego amunicję. Od tego truposza. Wiem, wiem. Muszę sobie ją zebrać. Teraz tu. Od tych. W sumie to... No. Jednak było dwóch, dobra. Załatwieni. Tu następni są oczywiście. Przydałaby się jakaś amunicja. Oczywiście nie ma. A coś jednak mam. Co za łosie. To nie jest za bardzo zmasowany atak, jak widzicie. Raczej kiepsko mi to wychodzi, bym powiedział. Dobra, to co? To lecimy. Czy nie? Jeszcze nie? Alex, do cholery jasnej, co jest z tobą? Co za typy. No chodź, no chodź. Czy ja mógłbym już tu wyjść? Jeju, skąd się tu wziąłeś? Jeszcze. Ach, tak! Ale narobiłem. Miałem uszkodzić ten. Uszkodzić core, tak? Rdzeń. Dobra, to czekam. No tak, Alex wlezie na dach, standardowo. W sensie już jest gdzieś tam, porynnie. Tak się kiedyś to robiło. Chyba wszyscy to robili. Tak już nie. Ale porynnie tak. No, no dawaj, dawaj. Ale jest sprytna. Taka baba to skarb, nie? Jak umie chodzić po rynnach, to jest coś. No i to tam. No dobra. Muszę spieprzać. Tu.
i muszę się udać z powrotem w kanały. Czy tu coś mam? Oczywiście nie omieszkam jeszcze zebrać sobie pewnych różnych dziwnych udogodnień, w sensie uleczyć się trochę jak się da. Nie da się już to wszystko. Tak jest, nie będę szedł gdzieś tam dalej. Idę tu. Jakaś naczepa tu komuś spadła. I znowu jestem gdzieś... gdzieś w podziemiach. Kolejny checkpoint. Tak jest, na dół. Najlepiej na skrzynkę. W której nic nie ma. Szkoda zresztą. Otwórz się, Sezamie. Tu nic nie ma. Aj. Latające dziadostwo. Dobra, nieważne. Gordon nie potrafi przejść przez kartony. Bywa czasami, prawda? Dobra, i teraz idę tu. Nie, tam karton zwykły. Zwykły karton mnie nie interesuje. Precz. Też i wchodzimy do... może spluwka. No. Dobra, nie wstanę. Nie wstanę, tu jest za nisko. Tak jest, wiedziałem, że jesteś, że cię nie zniszczyłem. Oh no. Precz, wszyscy precz ode mnie. Gravity Gun jest bardzo przydatny, jak widzicie. No i tu ktoś niestety, ale... nie tędy. Komuś się niestety, ale nie udało. No cóż, tak bywa. Jak widzicie, mówiłem, to będzie długi etap. To na bok. Ach tak, i teraz... Truposz. Teraz czeka mnie podróż na dół chyba. Jeszcze jakiś. Łopie. Precz. Tu. Tam są jakieś drzwi zamurowane. To może nie. Teraz tu. Dobra, nieważne, jest wspomnienie. Tu zresztą też. W bliższej odległości jestem mistrzem celowania. Otwieram drzwi. Czyżby... o nie, tylko nie to. Otwieram drzwi, w których... nie ma nic. Tu nie ma nic. Czyli co, dalej na dół? No, czy ja wiem? Ach ty... dobra. Dobra. Czaję ten temat. Łap się tej drabiny, Gordon. Tak jest. Teraz gdzieś tu.
Na pewno nie gdzieś tam. Co robię źle? Pytanie jest bardzo dobre. Czyżbym miał iść do góry, jednak nie w dół? Tu nie. Na pewno też nie tu. A to ci, że tak powiem... Ciekawostka, że tak powiem. Przecież na górę tam nie wejdę. A... Wchodząc na tą... No to tam nie wejdę na pewno, tym bardziej nie wejdę. Tu nie ma nic. Zejdź mi. O! Opanowane. Dobra jest. Krótki checkpoint i kolejny duży checkpoint. Boże, drogi, jak ten etap jest długi. Tutaj to się dzieją. Dobra, nażyj się tego dziadostwa. No i dobra. Posprzątane. Fucking shit. Żryj, tato. Dobra, no ale tu mam oczywiście znowu nie iść. Shit. Precz mi. Też. Czyżbym miał zejść bardziej na dół? Jest taka możliwość, że muszę po prostu zejść na dół. Chyba tak. I tam muszę później wejść do... Nie ma to jak nie wcelować w nic. Łach. Oh fuck. Nie. Rzucaj to. Nie, nie tak. Spieprzaj, durniu. Ale jaja. Ale jaja by się stały. Zamotałem się, sorry. Wynocha mi. Ale bym się z tego... Ale się ugotowałem, powiem wam teraz szczerze. Powiem wam szczerze, się ugotowałem. Pełno niespodzianek tego typu jest, widzę. Tu widzę, nic nie ma. Czyli co? Czyli, że... Czyli, że przyszedłem tutaj niepotrzebnie. Okej. Standard zresztą. Czyli chyba tu! Dobra. Shotgun będzie lepszym pomysłem. Siad na dupę. Ty też zresztą. Okay.
skrzyneczek kilka. Tu coś będzie. Będzie jakaś akcja. Dobra, nie było akcji. Skoro nie było akcji, to nawet dobrze. I druga mańka. No ale... Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że... Co zrobiłeś? Co za asshole. Niestety Gordon żyje swoim życiem. Ach tak, no to tutaj już nie wejdę, tak? W takim razie. A jednak wejdę. Tylko nie wiem, czy powinienem. Oczywiście. Dobra. Mamy jakąś... Mam jakąś windę. I mam... Chyba nie. I mam energię. Muszę sobie ją uzupełnić. Jeju, tu już się nagrała ponad godzinę. No cóż. Ta winda. I jedzie gdzieś tu. Będę musiała przełączyć przełącznik, z tego co kojarzę, i wysłać ją w drugą stronę. Tak jest. Czy tam na górę, jak kto woli. Co my tu mamy? Czyżby to koniec przejażdżki? Tak jest, koniec przejażdżki. No dobra. Teraz bądź tu mądry. I się wydostań. Okej, udało się. Skąd to strzela? Gdzieś tam z góry. Teraz gdzieś tu, ale chyba nie tu, chyba muszę cisnąć na drugą stronę po tym. Coś takiego chyba. Tutaj się dzieją różne takie fajne rzeczy. Ale stąd tam nie wskoczę. To nie ma nawet opcji najmniejszej. Rób. No nie ma opcji, żebym tam doszedł. Ci dobra rzecz. To ci dobra rzecz, no. No i co teraz? Stąd tu nie mogę. Stąd tu... Nie za wiele mi to da. To, że wlazłem tutaj,
Da mi tyle co nic, ale tu jest drabina jakaś, okej. Czyli po drabinie jak wejdę gdzieś tu. Jakie odporne dziadostwo. Dobra, jest. Co tu się dzieje? Skąd to strzela? Baranki dwa, no. Teraz teoretycznie mogę tu. I mogę tu, tak jest. Chyba tak. Oczywiście. Hopper. Idź precz. I mogę tu. Mały checkpoint. A kiedy będzie duży checkpoint? Precz. I mamy zaliczony duży etap Anti-Citizen One. Udało się. W następnym odcinku, który ukaże się za jakiś czas, ogram etap Follow Freeman. No cóż, mogę powiedzieć, to był ciężki etap. To był ciężki, długi etap, którego nie pamiętałem w ogóle. Ale jednak udało się coś zrobić. Pauza, żeby nie przegiąć. No i tyle. Następny odcinek ukaże się w swoim czasie. A w tym odcinku to było na tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was, Penchart, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Ale to była przeprawa. Masakra.